Siemano, z tej strony Evil i w dupie mam te wasze łapki. Cześć, z tej strony Evil, witam was w kolejnym odcinku z serwera Pixelmon, dokładniej z pokecraft.pl. I na wstępie już chciałbym coś powiedzieć. Frotajs. Dowiedziałem się, że oglądasz moją serię i mam jedną prośbę. Twój ognisty Pokémon, którego niestety tutaj nie mogę wyciągnąć, druga ewolucja Charmandera nazywa się Charmeleon, a nie kurwa jakiś jebany Charmeleon. Jak kurwa można tak gadać? Ja pierdolę. Ryłeś mi banie przez jakieś dobre kilka minut, gdy musiałem słuchać Charmeleon. Kurwa mać, myślałem, że dostanę do głowy. Dobra, i jako, że już pewnie nie mam nic więcej mądrego do powiedzenia, a w sumie to też nie było mądre, przechodzimy do latania po naszym dziwnym serwerze, na którym właśnie się znajdujemy. O tak, a więc zaczniemy od tego, że dawno tu nie byłem, nie wiem czy tu w ogóle byłem, w każdym razie najważniejsza informacja. Tutaj możecie wymieniać za Bedrocka różne rzeczy. Za dwa jest Master, bo aczkolwiek jest jedna możliwość, żeby dostać to trochę taniej. No i tutaj Rare Candy za 5 sztuk za to, co właśnie tam mamy. I tutaj jest jeszcze Moltres w moim eku, którego wam niestety jak na razie nie pokażę. Pokażę wam, jakie rzeczy mam, bo jeden widz zarzucił mi, że mi admini tutaj dają jakieś rzeczy i beka, bo chciał strasznie dużo kasy za Master Balla. Chyba Puma to był, ale nie jestem pewny, głowy sobie nie dam uciąć. W każdym razie pozdrawiam Pumę, bo dał mi Bedrocka. Skąd go zdobyć, pewnie się domyślicie, musicie chodzić po prostu po kopalni i się dowiecie, uda wam się to ogarnąć. Z tego co wiem, tego zadania nie da się aktualnie wykonać, gdyż potwór, którego mamy zabić, nie spawni się. Na rzece. No, tego nie wiecie. Generalnie druga rzecz, nie pamiętam jak to zrobić, więc olejemy to. Jest jeszcze farmaceuta, któremu mamy oddać to i kości nam brakuje niestety, więc mu nie oddamy. Jagody możemy już chyba oddać, także zrobimy sobie tego questa. Gdzie Pokémony 6 i 7? Osiolik to taki spoko ziomek, także działka PLT 981, także nie hejtować go. Dzięki za całą pomoc, chyba będziesz to oglądać. Kto wita się z moimi widzami? Napiszemy sobie, zobaczymy kto się przywita, bo już to takie standardowe jest. Co ja potrzebowałem, bo szczerze mówiąc zapomniałem. Czekajcie, ja mam taką zarąbistą pamięć, że ja nie mogę. Ken, jagody, 32 chleba i 4 mączki kostne. Zobaczymy ile wyciśniemy chleba. Nie wiem czy się uda te... O, jeszcze jeden, to mamy 11 sztuk chyba. Nie, więcej, sorry, myślałem, że jest 30. Zobaczymy ile tych chlebków nam tu powstanie. No właśnie, i Frotajs zaczął nagrywać na tym serwerze, co mnie niezmiernie cieszy. Zobaczymy ile jeszcze, kurde, brakuje chyba nam. Ile tu sztuk trzeba dla Kena? 32, mamy 25. Smuteczek, tutaj nic nie mamy jakiegoś chleba. No niestety nie zapodział nam się żaden chlebek z tego co widzę. Także będziemy musieli jeszcze poczekać do następnego odcinka i w następnym... Oj, czemu nam się tutaj nie pokazał? A nie, dobra, pokazały się 3 sztuki, dobra. No to ostatnie zrobimy sobie ostatni chlebek i w przyszłym odcinku już na pewno zrobimy tego questa. Bo ja generalnie bardzo lubię nagrywać tego quest, znaczy jak robię jakieś questy. Tutaj mamy ukradziony Charmander, także ja wiem jak tą questa zrobić, czyli idziemy sobie na warp pustynia. Ja nie chciałem tego kończyć questa, żeby skończyć go tutaj z wami, o żebyście wiedzieli. Jak coś to tamten gość jest... O! Frota, dostaniesz OPR na od... odcinku. Dobra, napiszemy na całym. Niech będzie. Wiem, że to wam zazwyczaj przeszkadza, więc sobie to tak zmniejszymy do 19%. Ktoś sprzedaje Shiny Charizarda. Właśnie, patrzcie co mam. Moltresa i w Master Ballu, także jeśli nie zapomnę i będzie mi się chciało, co mi się bardzo nie chce, czyli ogarnianie tego, tych nagrań, które mam z eventów, to sobie, jak chcecie, to sobie przeczytajcie tam powoli. W każdym razie, jeśli chcecie ogarnąć, co tam się w ogóle ciekawego działo na tych eventach, znaczy, Boże, co ja mówię, ja to muszę po prostu ogarnąć, nie chce mi się tego renderować, bo muszę zazwyczaj do tego jakiś voice acting podkładać, czego serdecznie nie lubię. Oj, co się tutaj dzieje, coś go bije, on jest chyba głodny. Damy mu jedzenie. Masz, najedz się dosyta. Dobra, w każdym razie widzę, że tutaj nie ma tych Charmanderów, a więc tego questa jak na razie nie mogę dokończyć. Czyli lecimy z następnym. Ten quest jest za silny. What? Przynieś mi cukierki. 5 rare candy chcę, gościu. Nie wiem, co nam to da, ale nie dam aż tyle. Zaraz wam pokażę tego questa i z tym mamy, z time ballem, mamy, da się to zrobić. Czyli co? Wracamy się na działkę naszą, tutaj kochaną. Musimy zrobić sobie... Och,
Coś tu nam tu biega po działce. Cześć Mifakus, pamiętam cię. Czyli musimy zrobić sobie aż łódkę. Czyli potrzebujemy aż 5 sztuk drewna, chyba z tego co pamiętam. Tak, na pewno. I w ogóle mam jakiś klucz do zakonu. Zaraz ogarniemy co to jest i w ogóle, ale to zaraz. 64 slime bole mamy w tamtej skrzynce. I coś jeszcze potrzebowali. Ironowy kilof. Tylko, dobra, mam 3 żelaza i jest całe szczęście. Bo już myślałem, że nie mam i mówię, kurde, będziemy musieli lecieć na magnemajty, żeby zdobyć. Ale nie trzeba, bo jak coś to leci z magnemajta. Zaraz pokażę wam jeszcze co mam w skrzyni. Patrzcie, lata na tym czarnym ziomku spawn. Zaraz pójdziemy i patrzcie jak ja tu mam pokemony. Sheldera, bo ocean utwalił. Mówię, oh, ja muszę mieć Sheldera, ja chcę Cloystera, bo zawsze się nim jarałem. Tym bardziej w Fire Redzie, jak był możliwe złapanie go. Mam Mudkipa, mogłem złapać drugiego, ale mi się szczerze mówiąc nie chciało. Sandshrewa, Sandslasho, sorry, mam, bo też się nim jaram. I Treko miałem, mam dwa. Jeden, ten jest strasznie malutki, zaraz wam pokażę, patrzcie jaki kurdupelek. A, czekajcie, musimy wejść sobie tutaj. Patrzcie jaki słodziaczek, zaraz zobaczymy jaki on jest wielkości. No, pokaż. Round, to chyba jeszcze nie jest najmniejsza. Może jest, nie pamiętam, szczerze mówiąc, tak dawno nie grałem. Nie ogarniałem tych wielkości. Bierzemy sobie z powrotem Pikachu, którego musimy wyekspić. Laprasa wziąłem, ale jakoś nie jaram się nim, bo mam tego wodnego, którego nie wiem czy widzieliście wcześniej. Też złapałem tak sobie w międzyczasie, bo ja kurde nie umiem nie grać. I gdzie ja chciałem iść? Warp VIP. Dobra, jesteśmy na Warp VIP, czyli musimy udać się po slime bole, których bierzemy 64 sztuki i potrzebowaliśmy chyba coś jeszcze, zaraz zobaczymy. Oj, załadowało się zaopatrzenie. Mamy wszystko, dobra. Warp Plus. Patrzcie, jak już wszystkie warpy ogarniam. Warp Plus. Udało się. What? Spadam. Nie, dobra, już żyję. A, Rustin, źle przeczytałem nick, bo mam kolegę Rustina, z którym gramy sobie w LoL'a. Już myślałem, że to on, ale nie, niestety nie. Dobra, i porozmawiałem sobie z szefem złodziei, którzy dadzą nam, o kurwa, 10 bloków złota. Hajs się będzie zgadzać i to tak dobrze się będzie zgadzać, jak Frotajzowi. Dobra, nieważne. Lecimy sobie jeszcze do jednego ciekawego miejsca i pokażę wam jedną ciekawą rzecz, jak zarobić dużo hajsów. Bo tutaj spawnią się takie dwa kozaki, jeden ma 500 HP, drugi ma 200. Jak coś, oni się tutaj na dole spawnią, ale to nikomu nie mówcie, bo administracja nie lubi, jak się to mówi. No i tutaj oni są i patrzcie, oni was zabiją na strzałę, jeśli będziecie stać gdzieś tutaj. Ale nie wiem, czy wiecie, że jeśli zejdziecie na poziom poniżej, znaczy wiecie, jak staniecie sobie tutaj, to okej, no nie? I on dosięgnie, ale jak staniecie sobie tutaj, to już w ogóle nie dosięgnie, z tego co się orientuję. I możecie go tak klepać, a on was nie dosięgnie. Czyli taka jedna bardzo spoczko ważna informacja. Polecimy sobie, zobaczymy jakie jeszcze questy tutaj są do zrobienia. Warptaiga, to też jest bardzo fajny questik. To było chyba otwarte, z tego co pamiętam. Gdzie jest tu otwór? Jak tam się dostać? Kurde, tam się dało dostać, bo pamiętam, że wbiłem tam. W każdym razie olać to. Tutaj był elf. Nie powiem wam który, chyba czwarty, bo nie pamiętam, ale był tu elf, także jak coś to macie info, gdzie można było spotkać elfa. Dobra, ten krystal coś tam ma tyle życia, także ja go powinienem pocisnąć. Oj, nie mam głosu. Ale nie, no powinienem mieć głos, tylko teraz mi jest głupio przełączać ten głos, bo mi się traci ta nieśmiertelność, także... Oj, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Dobra, ciśniemy go. Znaczy on nas ciśnie bardziej, ale to olać. Zaraz go podejdziemy do ściany jakiejś. No nie bij mnie, ja mam w ogóle odrzut w tym mieczu, także jest... O, jakaś muzyczka była. O, ale to mi przycina. Dobra, to ja wyłączę tę muzykę, bo mi coś się ze słuchawkami psuje. Wy pewnie mieliście dźwięk, tylko ja nie mam. Kurde, daj zginąć. Muszę cię zabić, jeszcze mi jakiś ziomek tam odrzuca. Wypieprzaj. No, dawaj, nie chcę mi się latać na dwa razy. W każdym razie trzeba ich 10 sztuk zabić, a jak na razie mi idzie trochę kiepsko. Jest, udało się? Zginąłeś? Tak, chyba zginął. Dobra, to jeszcze... What fuck, padłem. Warp VIP. Ja sobie go tutaj jeszcze pocisnę, dajcie mi tu spokój, wezmę se dwa jabłka. Bug. Nie tu. Warp, taiga. No. Jak mnie zbanują za coś, to piszcie o unbana, bo kurde, nie można chyba tych questów pokazywać. A ja tak na bezczela, a pokażę sobie. Poza tym, że wiem, że mnie jeden moderator ogląda. Krillin chyba jakoś tak, Kreon. Chyba Kreon. Nie no, nie umiem sobie przypomnieć. Nie, ja chcę go zabić. Zabijam cię. Gin. Jest, ginął. Zginął i nie żyje. Ostatni strzał. Jest, dobra, nie żyje.
I ten ile ma życia, trochę sporo, ale dobra, pociśniemy go. Na jednym jabłku, musimy na jednym, nie będę marnować przecież dwóch. Chyba mi w ogóle się jakiś set zaraz skończy, tak wyczuwam, tak nawet jestem tego pewny. Zenchantowałem sobie miecz, ale chyba widzę, że nie ma sensu, lepiej kupić w sklepie taki coś tam, co ma większy damage. Bo ma 8 damage, a jak mam tak enchantować ciągle te miecze, które potem mam zużywać na jakieś slendery, które mają 7000 życia, to ja podziękuję. Czemu ty uciekasz? Tutaj są jakieś pokebole, to ja to oleję, totalnie nie chcę się z nimi bawić. I teraz czekajcie, zobaczę ile już czemu mi zostało taiga. Taiga, jeden, dobra. No to tego jednego jeszcze zaciupiamy tak na szybko. No i chyba będziemy nawet musieli kończyć odcinek z tego względu, iż... Jabłko! Jabłko, dobra, a teraz masz przerąbany, chłopie. Masz przekichany, znaczy kryształ, bo nie jesteś chłopem. No i co wam jeszcze ciekawego mogę powiedzieć? Przede wszystkim ten Zapdos jest epicki. Chociaż go nie używam, ale jest epicki, musi być epicki, skoro jest Zapdosem. I można go było zdobyć na evencie. Mam jeszcze tam nagrane, bo to chyba pewnie wrzucę jutro, a pojutrze będziecie mieć filmik z eventu. Mam jeszcze nagrane, jak biłem się z tym lepszym Zapdosem, Shiny, chyba. Albo bossem, sorry, bossem. Bo Shiny na pewno nie. Jakiś Dave Ball chyba. Tak, Dave Ball. Czyli to są te do nurkowania. Okej, okay. I zobaczymy co nam tutaj za questa. Dziękuję. A, ja dziękuję. Co dostałem? Dziękuję. I to tyle? Tak, chcę przejść. Dzięki. What? Podróżuj. Taiga, no. Ło, to już wiem jak to przejść. Dobra, także jeśli chcecie wiedzieć jak to wszystko przejść, tu jest sporo questów, ja je też ogarnę oczywiście, ale jeszcze nie teraz. Na spokojnie to zrobimy. I mam jeszcze chwilę, także ja się przeniosę może na warp góry. Albo sobie zenchantujemy coś, ale to też za chwilę, bo ja mam tak wszystko, milion rzeczy naraz w głowie. Cześć champion, pamiętam cię. Czemu ja tak wolno biegam? Aha, już wiem. Dobra, przez te buty, a ja kurde zapominam o nich ciągle, one są takie fajne. Dobra, mało kto widział jak się lata na Moltresie, a więc zaraz wam pokażę. O, tak się lata na Moltresie, ludzie. Bardzo fajnie, mi się tam podoba. W każdym razie na pewno lepiej się lata niż na tym Firo. Ale szczerze mówiąc wymieniłbym chętnie Moltresa na Articuno, zawsze bardziej mi jarał Articuno. No bo jest Moltres, który chyba był najtrudniej do zdobycia go, czy tam, nie wiem, nie pamiętam, kurde. Bo wiem, że był jakiś tam współczynnik, zawsze słuchałem jak tu ciężko jest kogoś zdobyć. Ale mówię, olewam to. Nie chcę mi się teraz myśleć, bo zazwyczaj tak będziemy mieć największą szansę złapania tego właśnie na evencie. No i mi się akurat udało Master Ballem, ale to tam YOLO takie, bo to łatwe w ogóle. I tam też pokazuje jak zdobyć Master Balla, ale to tak strasznie na szybko, także nie rozkminiajcie tego, lepiej musicie po prostu iść za mną czy coś. Bo ja chyba to zrobię w przyspieszonym tempie, bo ja zazwyczaj nie umiem za długo gadać. Nie no, żartuję, ja za długo nie umiem gadać, jak ja, mi się japa nie zamyka, że tak powiem. W każdym razie cieszy mnie, że tyle osób, które ogląda ten tutaj gra na tym serwerze, ogląda mnie i cieszy mnie w ogóle, że mam pod ostatnim odcinkiem z Renektona aż tyle wyświetleń. Znaczy nie pod tym drugim Renektonem, tylko pod tym pierwszym, bo tam mówię, łoje, ile wyświetleń, ja się taki jaram, jak mi ktoś ogląda LOLa. Z Minecraftem tak nie mam, ale z LOLem mam zawsze. Dobra, chuja to znalazłem, warp zamek. Tutaj zawsze zazwyczaj, w sumie często bardzo, w sumie to nieważne. Tutaj zawsze grimery łapię, bo się opłaca. Tak dla mnie uważam, że to jest najlepsze miejsce do łapania grimerów. Chciałem też kupić kości, żeby wykonać tego jednego questa, no niestety nie miałem takiej okazji. Nie zrobimy dzisiaj za dużo questów, ja się tak szczerze mówiąc nie przygotowywałem nawet do robienia tych questów. Myślałem, że więcej uda nam się zaliczyć, no niestety nic nie udaje nam się zaliczyć, nawet dziewoi jakiejś. Nie no, dobra, nieważne, zmienimy temat, nie będziemy o takich rzeczach gadać. Pamiętam na live'ach jak zawsze było, ej Evil, a ty jesteś prawiczkiem, w ogóle co to za głupie pytanie, Evil, gadasz o takich dziwnych rzeczach na odcinku, ja nie mogę, mnie tu dzieci oglądają 12-13 lat, a ja o takich rzeczach gadam, nie, ja jestem chory, ludzie, leczcie mnie, proszę, leczcie mnie, w ogóle mam jakiś słowotok, podoba mi się tu jak MMC manifestuje moje fenomenalne powierzchnie tnące, dobra, koniec rapowania, koniec też gadania, przydałoby się tutaj coś wreszcie zrobić, bo ja tu latam, nic nie umiem ciekawego znaleźć, a więc tak, udamy się teraz warp, dżungla, dobra, a tutaj teraz wam powiem taką jedną małą ciekawostkę, którą ktoś może być ciekawy, jak najłatwiej łapać Mew. Tak, moim logicznym myśleniem doszedłem, że w dżungli nie ma za dużo potworów, jest Ekans, Arbok,
Weeping Bell, Bellsprouty co jakiś czas, co tu jeszcze ciekawego jest, Venonat, Venomat, chyba nie wiem jaka jest różnica między tym latającym ćmą, a tym małym Venonatem chyba. Jeszcze kilka mobów, ale generalnie jest ich mało, także jeśli w EQ z tego co widzę, mam Moltresa i on na minimapie jest żółty, to jeśli miałbym tutaj jakieś Pikachu, to dzięki temu, że mam Pikachu w ekwipunku, właśnie ten Pikachu na mapie też będzie żółty. Przez co jeśli złapalibyśmy, załóżmy tak, wszystkie te Pokémony, nie wiem czy trzeba je mieć przy sobie, czy te w depo też się liczą, ale załóżmy mielibyśmy Venonata, Venomata chyba, nieważne, w każdym razie mielibyśmy tego, to on byłby zaznaczony na mapie jako żółty. Jeśli zaznaczylibyśmy tak wszystkie potwory, czyli Ekans, Venonat, Weeping Bell i tak dalej, mielibyśmy sporą szansę, że nowy mob, który zrespi się na mapie i nie będzie zaznaczony tym pytajnikiem niebieskim, tylko będzie żółty, czy tam zielony, bo nie rozróżniam tego, będzie właśnie widoczny, przez co jest większa szansa, że złapiemy Mew nie chodząc właśnie tak ten, tylko patrząc na minimapę, czy potwór, który się tutaj zrespił, nie jest czasem Mew. Nie wiem, czy wiecie o co chodzi, ale mam nadzieję, że złapaliście. To jest taka mini ciekawostka, która wynikła tylko z tego, że jakoś mi się nudziło i tak pomyślałem, że może to pokażę, ale po prostu zapomniałem te Pokémony połapać, bo jak Evil zazwyczaj ma taką dobrą pamięć, to jak zawsze teraz się nie udało. No, o kurde, zadławiłem się nie wiadomo czym. W każdym bądź razie. Dobra, koniec mojego słowotoku. Myślę, że odcinek wam się podobał, chociaż jest w miarę krótki, bo ma 16 minut. Nie mam klaty, patrzcie, jestem płaski, nie mam klaty. Dobra, w każdym razie, co? Kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że jutro uda wam mi się wrzucić wam event, żebyście wiedzieli o co chodzi i w ogóle jarali się tym. Także będziecie wiedzieli, jak złapać Zapdosa, jak jeszcze biliśmy Sendera oraz Grincha. Czyli co? Widzimy się na święta w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, trzymajcie się, no i pa, pa.